Jak tłumaczy prezydent Legnicy, ratusz jest na etapie finalizowania porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego budowy tzw. obwodnicy południowo-wschodniej. To oznacza, że my przejmujemy na siebie w tej chwili cały proces przygotowania środowiskowego tej inwestycji, a później po zamknięciu całego procesu uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i decyzji będziemy mogli przystąpić do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji i realizację tego zadania drogowego. Pierwotna koncepcja miasta zakłada stworzenie zupełnie nowego odcinka drogi, który łączyłby ulicę Gniewomierską z ulicą Sikorskiego na Legnickich Piekarach. Tak zwany odcinek pozamiejski miałby powstać ze środków GDDKiA. Miejskie finansowanie objęłoby wszystkie fragmenty trasy w granicach Legnicy. Przeciwników prezydenckiej koncepcji nie brakuje, ci chcieliby, aby trasa zupełnie omijała Legnicę. Biorąc pod uwagę przebieg tej drogi lansowany przez niektórych, za Koskowicami, czy też w rejonie Koskowic i Ziemnic i Kunice, no to dla mnie jest oczywistą rzeczą, że w ten czas ta droga biegnie poza granicą miasta. Argumentuje prezydent. Dodają, że koszty budowy miasta zupełnie nowej trasy poza granicami miasta byłyby dużo większe. Inwestycja podrożałaby bowiem o 200 milionów złotych. Mimo to koncepcja nie została jeszcze wybrana, to nadal znak zapytania.